Mamy dzisiaj 5 września 2023 roku i 15 lat temu, też we wrześniu, też na początku, Christian Haas sobie siedział w takiej małej kanciapie tam nad przy projektorowni i wymyślał sobie, jak przyciągnąć takich widzów trochę bardziej wymagających do kina. No i co się z tego zrodziło? To znaczy, ja skorzystałem z doświadczeń jeszcze, które miałem w Radzie Polskim Domu Kultury, bo tam przez 10 lat prowadziłem dyskusyjny klub filmowy PULS. No i doszedłem do wniosku, że szkoda byłoby nie wykorzystać tego doświadczenia i nie zrobić podobnej instytucji, tym bardziej, że DKF PULS w pewnym momencie już dogorywał, więc doszedłem do wniosku, że jest spora ilość osób, które chciałaby zobaczyć właśnie ambitniejsze kino i okazało się to strzałem dziesiątki. Był taki wieczór mniej więcej jak teraz. Pamiętam ten pierwszy tytuł, bo akurat tam wtedy byłem. Jeszcze dalej niż północ, komedia francuska. Czy jak to, Krystianie, zakładałeś, to wydawało ci się, że będzie to projekt na tak długo, że już nawet ciebie tutaj nie będzie za sterami kina jako kierownika, a klub będzie dalej działał? Znaczy, aż tak bardzo dobrze nie patrzyłem wtedy, ale na pewno liczyłem na to, że będzie to dłużej trwało, ale że aż 15 lat, to tego się nie spodziewałem. No i okazuje się, że dzięki koleżance, która została szefową i która wprowadziła jeszcze sporo zmian i udoskonaliła organizacyjnie, no po prostu 15-latek ma się dobrze. Wymyśliłeś wtedy taką zasadę, że bilet nie powinien kosztować więcej niż gałka lodów i faktycznie to się ciągle sprawdza, bo lody podrożały, więc teraz nawet to w dzisiejszych realiach się sprawdza. Dlaczego taka formuła? Dlaczego nie po prostu wprowadzić zwykłe bilety, niech ludzie płacą? To znaczy przyjemne, spożyteczne, bo wychodziłem z założenia, że w dzisiejszym społeczeństwie, a szczególnie wśród inteligentów, tych pieniędzy nie jest za dużo, to dzięki frekwencji można przy małych cenach biletu osiągnąć zupełnie przyzwoite obroty. No i teraz się sprawdziło. Sprawdziło się do tego stopnia, że nawet jeżeli dystrybutor chciał ryczałtowo o wiele większe opłaty, to wszystko jeszcze mieściło się w kosztach i po prostu opłacało się, mówiąc najzwyczajniej. Jeszcze dowiedzmy się czegoś takiego, bo ty zawsze z tego jakby nie tyle może słynąłeś, co zawsze byłeś takim człowiekiem, który w myśl zasady szef bez butów chodzi. To nie wszystko oglądałeś. Czy ty dzisiaj już, jak jesteś na szczęśliwej emeryturze, masz czas w ogóle na oglądanie filmów? A jeżeli tak, to co tam ostatnio zobaczyłeś? Co ci się podobało? To znaczy, ostatnio byłem właśnie tutaj w kinie na Wielorybie. Okay. Który zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale tak jak mówiłem niejednokrotnie, no niestety nie miałem okazji oglądać tych filmów, które później prezentowaliśmy w klubie. No i czasami miałem szczękości, bo się okazywało, że opinie ekspertów, tak zwanych fachowców od kina, mijały się z rzeczywistością. Ale na szczęście nie rozmieniały się tak mocno, bo 15 lat jednak ten dorobek jest. Najprostszy wniosek, jaki można wyciągnąć. Bardzo dziękuję. Super. Dobrze.